chociaż chwilę przerwy. To może zeszyty sprawdzę. O, Wojtuś, pięknie. Piątka będzie. Co my tu mamy? Aga. Przed śmiercią Gerwazy był wesoły, dowcipny, a po śmierci stał się bardzo surowy, smętny i odludek. Pan Tadeusz zobaczył Zosię na płocie i poznał, że była dziewicą. Co to jest tak bezcześcić? Ja cię epopeję narodową. Ania? No jak zwykle nie zrobiła, bo musiała cały świat zbawiać. Ja się wykończę. Ja się wykończę. Co tu dalej? Ale co tu? Chyba coś dzwoni. Halo? Kto? Pani Ula? Wszelki duch Pana Boga chwali! Pani Ula Gruntkowska, Kopela! Co? Promocje młodych talentów. Jubileuszowe? O matko, tyle to już lat. I jeszcze ktoś o mnie pamięta, jak mi miło. Czy przyjadę? No nie wiem, nie wiem. W oświacie tyle teraz się dzieje. Ja nie wiem. Zobaczymy, nic nie obiecuję. Pa, 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 budziaczki, pa. Promocje młodych talentów. Jubileusz. O matko, pan Tadeusz. Dziewica na płocie, o matko. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na jubileuszowych promocjach młodych talentów. Dla mnie absolwentki Nowodworka i osoby, która w przeszłości była silnie związana z młodymi talentami, dzisiejsze wydarzenie to podróż sentymentalna. I już teraz bardzo dziękuję, że razem z Państwem mogę ją odbyć. Władysław Reymont powiedział, że żyć to działać. Rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym, pokoleniom przyszłym. I dziś, na tej scenie, będziemy świadkami tych wszystkich zjawisk. Działania, energii, uczucia oraz występów ludzi, którzy swoim talentem zarażają pokolenia. Ponieważ ja jestem seniorką na tej scenie, ostatni raz występowałam 12 lat temu, poprosiłam o wsparcie Dominikę i Mikołaja. Zapraszam ich teraz do siebie. Państwu, to już po raz 20 spotykamy się tutaj na tej scenie, aby zachwycać się talentami artystycznymi młodych, zdolnych osób. Serdecznie witamy Państwa na jubileuszowych promocjach młodych talentów. Szczególnie witamy absolwentów naszego Nowodworka, którzy swoją przygodę artystyczną rozpoczęli właśnie w promocjach młodych talentów. Niektórzy z nich przypomną się dziś Państwu w drugiej części dzisiejszego koncertu. Równie serdecznie witamy wszystkich Państwa na dzisiejszej uroczystości. Cieszymy się, że zechcieli Państwo przyjąć nasze zaproszenie i spędzić razem z nami ten piątkowy wieczór. Na ekranie można obejrzeć prezentację zatytułowaną 20 lat minęło. Być może zobaczycie tam Państwo siebie sprzed lat i powróci wspomnień czar. Natomiast w holu możemy podziwiać galerię twórczości młodych fotografów i plastyków. Zachęcamy więc do jej obejrzenia. A teraz zapraszamy już na pierwszą część jubileuszowego koncertu, w której wystąpią utalentowani uczniowie Nowodworka. Jako pierwsze wystąpi żeńskie trio w składzie Julia Zielińska, Julia Warnke i Basia Karnowska, które od najmłodszych lat wspólnie rozwijają swój talent muzyczny. Dziewczyny zaprezentują się w utworze Anny Jantar, Radość najpiękniejszych lat. Należy wspomnieć, że zostały przygotowane, Dominika przypomni, przez pana Andrzeja Giersza. Zapraszamy dziewczyny na scenę.